Witam. Dziś zacznę od pytania. Jak myślicie, dlaczego tak wiele osób nie prowadzi fantastycznego życia, skoro wszystko jest możliwe? Zapewne macie kilka teorii, ale ja podpowiem wam, dlaczego tak jest. Jest tak, ponieważ większość ludzi nie zna praw życia. Nie mają pojęcia o tym, czym są prawa umysłu i jak działają. Dlatego też naturalne jest, że działają po omacku. Podam wam prosty przykład. Wyobraźcie sobie coś takiego, że znajduje się w waszym domu nagle ktoś, kto nie ma pojęcia, jak działa prąd. Nie wie, jak zapalić światło. I załóżmy, że jest noc. I taki człowiek nie mógłby zapalić światła. Ja wiem, to taki przykład ekstremalny, ale załóżmy, że istnieje taki człowiek i on nie ma pojęcia o tym, jak działa prąd i nie ma pojęcia, jak na przykład zapalić światło w pokoju. I powiedzmy, że znajduje się on w waszym pokoju w nocy i naturalnie może w każdej chwili zapalić światło. Jednak nie zrobi tego, ponieważ nie wie, że ma taką możliwość i nie ma pojęcia, jak to zrobić. Zauważcie, że ta osoba w waszym pokoju nie posiadałaby mniej możliwości niż wy, kiedy jesteście w swoim mieszkaniu, w tym pokoju i chcecie, aby było w nim jasno. Wy naturalnie zapalilibyście światło i byłoby jasno. Jednak ta osoba, przez to, że brakowałoby jej tej wiedzy, którą wy posiadacie, nie wiedziałaby, jak skorzystać z dostępnego potencjału. Dam może jeszcze prostszy przykład. Wyobraźcie sobie, że macie kuchnię tak zaopatrzoną, że możecie ugotować każde danie. Są tam wszystkie możliwe składniki. I macie ochotę na jakieś przepyszne, naprawdę wspaniałe danie. Wpuszczacie do tej kuchni 3-latka i prosicie go, aby przyrządził wam pyszne danie. Ten, kto ma małe dzieci, ten sobie wyobraża, co się może zadziać w takiej kuchni. Danie byłoby na pewno niesamowite, aczkolwiek zapewne niejadalne. Zauważcie, że malec posiadałby wszystkie składniki, ale przez brak niezbędnej wiedzy nie umiałby ich wykorzystać. I chociaż w tej kuchni mogłoby powstać najlepsze danie na świecie, jemu nie udałoby się go przygotować, ponieważ nie wiedziałby, jak to zrobić. A teraz wyobraźcie sobie, że wpuszczacie światowej klasy kucharza do takiej kuchni i prosicie go o wyśmienite danie. Zapewne otrzymalibyście coś przepysznego. Mam nadzieję, że ten przykład jasno wam pokazuje, że nie znając praw umysłu, nie potraficie z nich po prostu korzystać. Dodam tylko, że są też i tacy ludzie, którzy znają prawa umysłu, ale po prostu nie mają zapału do prawidłowej praktyki i również z nich nie korzystają. Myślę, że jest tak, ponieważ kiedy uczą się czegoś i są na tej drodze gdzieś tam na początku i to na początku nie wychodzi pierwsza próba, piąta, 20, to po prostu się zniechęcają. A powinni myśleć, że przybliża ich to do celu i że nie jest to czas stracony, a czas super wykorzystany. Dobrze, więc od czego należy zacząć, aby naprawdę zmienić życie? Od zrozumienia tego, że nic w waszym życiu nie dzieje się przez przypadek. Że to, co widzicie, to są skutki tego, co dzieje się u was na płaszczyźnie myśli i uczuć. Musicie dobrze sobie uświadomić, że na planie mentalnym tworzycie to, czego później tu doświadczacie. Właśnie wtedy, kiedy to zarobicie, będziecie mieć motywację i zapał do praktyki. Słuchajcie, taka praktyka to nie jest magia, to nie są sztuczki. Wychodzi tym, którzy naprawdę dokonują zmian na płaszczyźnie mentalnej. Jeśli ktoś z zapałem praktykuje i stosuje prawa umysłu, to jego życie odmienia się na takie, jakiego pragnie. Powiem tu teraz o tym, żebyście zwrócili uwagę na to, że nie potrzebujecie do swojej praktyki żadnych specjalnych warunków ani finansów, ponieważ to, co się zadzieje w was, to czy będziecie praktykować mentalnie, czy nie, zależy tylko od was, od waszej decyzji
i nie wymaga od Was ani ogromnego zaplecza finansowego, ani odpowiednich znajomości. Słuchajcie, już na samym kanale Sekwencji Zmian macie dostęp do wszystkiego, zarówno do niezbędnej wiedzy, jak i do skutecznych i sprawdzonych narzędzi mentalnych. I to w pełni za darmo. A jeśli nie potraficie sami ze sobą pracować i potrzebujecie planu działania, możecie zamówić książki Sekwencji Zmian. Czy możecie skorzystać z kursów Sekwencji Zmian, które są dostępne na stronie. Słuchajcie, życie czy moje, czy wasze, można porównać do książki, którą sami piszemy, której jesteśmy autorami. Piszecie swoją książkę niezależnie od tego, czy robicie to świadomie, czy nie. Dlatego, jeśli wasza książka bardzo się wam nie podoba, warto zacząć pisać nową książkę. Bez waszego ruchu nic się nie wydarzy. W każdej chwili możecie stworzyć swoje życie na nowo, ponieważ to wy jesteście autorami i decydujecie o tym, co się w waszym życiu będzie działo. Jeśli jednak będziecie tylko narzekać na wasze życie, to niestety nic nie zmienicie na lepsze. Przypomnę wam jeszcze o szalenie ważnej zasadzie, jak wewnątrz, tak na zewnątrz. To, co mentalnie odczujecie jako prawdę, to też zobaczycie w waszym życiu. To będzie musiało się w nim pojawić, ponieważ stanie się wcześniej częścią was samych, częścią waszej istoty. Jakichkolwiek braków teraz doświadczacie, nie dzieje się to bez przyczyny. Jeśli jesteście samotni lub czegoś wam brakuje, nie dzieje się tak przez przypadek. Na planie mentalnym robicie coś, co sprawia, że takie warunki powołujecie do swojego życia. I na planie mentalnym możecie dokonać zmian, a wtedy warunki zmienią się naturalnie. Pamiętajcie, że nieważne, co było wcześniej, zawsze tworzycie w tu i teraz. I możecie zawsze dokonywać zmian, jeśli to, co widzicie, nie podoba się wam. Naturalnie musicie pamiętać, że tych zmian dokonujecie zawsze na planie mentalnym. Jeśli walczycie na planie fizycznym, tracicie tylko czas. Walczenie ze skutkami bez pozbycia się przyczyny nie może wam dać żadnej trwałej zmiany. Tu nie ma wyjątków. Stan końcowy, czyli to, co czujecie, jakimi ludźmi się czujecie, w jakim stanie świadomości przebywacie, jakie myśli i uczucia podejmujecie i jakie w efekcie macie przekonania, to wszystko tworzy wasze życie i decyduje o tym, jakie ono będzie. Jest tak zawsze, wszędzie i dotyczy to każdego z was. Nie ma znaczenia, czy mieszkacie w Polsce czy Australii, nie ma znaczenia to, czy jesteście mężczyznami czy kobietami, ani to, czy macie 20 lat, czy 80. Prawa umysłu są bezosobowe. Prawa życia dotyczą każdego z nas w takim samym stopniu i nikt z nas nie obejdzie ich, ale każdy z nas może świadomie się do nich stosować i prowadzić w efekcie właśnie takie życie, jakiego pragnie. Możecie powołać do swojego życia każde pragnienie. Bogactwo, wspaniałe relacje, piękny dom, sukces, samochód, sławę. Co tylko chcecie. Jednak musicie wejść w stan, który jest z tym zgodny. Bez tego nic się nie wydarzy. Jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Żadne sztuczki nic tu nie dadzą, w niczym nie pomogą. Wszyscy podlegamy prawom życia, prawom umysłu. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.